Dzisiaj ryż, jutro tyż. Tomaszów Mazowiecki zawsze z ruchem. Pijesz, kot, pająk. Ja was tak dawno nie widział, że aż się stęskiłam. No mówiła mi nawigacja, zawróć. Nie wiem, czy jest ktoś, kto mógłby powiedzieć złe słowo na kibiców tutaj ruchu, bo po prostu to, co atmosferę robił, to jest coś niesamowitego. Ruch TV, oficjalna telewizja Ruchu Chorzów. Robimy próbę. Próba. Oficjalna próba? Czekajcie chwilę, bo Asceto mnie tu atakuje z kamerą. Kameruje. Kuba, no, nowości, które były zapowiadane, no ale teraz na starcie tu tych kulis, bo pewnie ta scena będzie na starcie tych kulis. Kibice już będą po pierwszych wrażeniach tego. Powiedz mi, co tu się będzie działo? Jakie to już są fajne w ogóle stanowisko te? Fajne bajery, nie? No, jest cała ekipa, która z nami tutaj będzie działać i będziemy robili te Fan TV, o którym wspominaliśmy. Dzisiaj startujemy z takiego, powiedzmy, poziomu naszych możliwości, które mamy tutaj. Obgadaliśmy sobie jeszcze dzisiaj, co możemy tutaj robić, powiedzmy 6 na 10. Zostawiamy sobie jeszcze bufor 4 punktów, bo jeszcze da się to bardziej rozbudować, ale jako, że robimy to w tym składzie, na tym obiekcie dla ruchu po raz pierwszy, to wybraliśmy sobie kilka punktów, które chcielibyśmy dzisiaj zrobić po raz pierwszy. Mam nadzieję, że fajnie wyjdą, a potem co będzie jeszcze parę rzeczy podorzucać. Dzisiaj jeszcze tego nie będziemy robić, ale wiemy, że się da. Możesz pokazać, ja od razu powiem. Przed chwilą testowaliśmy sobie, tutaj jest stanowisko DJ-skie, że dodatkowo poza tym, że będzie zawsze prezenter, speaker tutaj na tym miejscu, gdzie pokazywałeś, to jeszcze obok będzie DJ, na którego też będzie kamera. Na każdego jest kamera. Dzisiaj tego nie robimy, żeby nie dawać sobie zbyt dużo możliwości wpadek. Dzisiaj jeszcze DJ będzie z góry, ale testowaliśmy to przed chwilą, działa i przypuszczam, że już od piątku będzie możliwość jeszcze zobaczenia sobie live setów DJ-skich. Dodatkowo tutaj piona dla Łukasza Dychy, który zadbał o to, żeby to wszystko wyglądało jeszcze bardziej profesjonalnie. No, kosteczki tak też do Ruch TV właśnie też będzie. Też trafiły. To, przed chwilą rozmawialiśmy o tym, że to są detale, ale ja uważam, że te detale też robią robotę. Także dzisiaj będzie między innymi okazja, tak, co chcemy zrobić. Na pewno na meczu dzisiaj pojawią się moje wejścia dotyczące samego spotkania. Pojawi się wywiad z Fosą, z dyrektorem sportowym. Będzie krótki wywiad na temat tego, jak się czuje w nowej roli. Będziemy chcieli wyskoczyć na trybunę i zobaczyć, jak poradzi sobie nasza kamera lotna na trybunach, pogadać z kimś. Czyli takie kulisy na żywo, można powiedzieć. Takie kulisy na żywo. Będziemy robić ten program właśnie tutaj na Telebimach, zobaczymy. No a ty to mam nadzieję, że też wszystko złapiesz. Pewnie. I od razu powiem, to jest zasada, która będzie promowana tutaj u nas. Będziemy starali się rozmawiać z kibicami na trybunach, wręczać im nagrody i tylko z osobami, które przyjdą oblecone na stadion na niebiesko. Będziemy starali się robić ujęcia telebimowe, żeby można było pomachać do kamery, ale będziemy łapać tylko osoby ubrane na niebieskie. Jak ktoś się oblecze na różowo, czerwono, zielono, to na telebimie naszym i w naszej telewizji Fan TV się nie pojawi. No to co, Kuba, zachęcamy tutaj do, oczywiście po wszystkim, komentowania, jak wam to tu wyszło. Jasne. Co byście zmienili, co wam się nie podobało, nie? Bo co wam się podobało, co wam się nie podobało, co byście zmienili, co byście dorzucili, ale też od razu proszę, żebyście nam dali troszkę takiej dozy zaufania i podeszli do tego tematu z taką delikatną też rezerwą, bo wiadomo, że mogą zdarzyć się na początku jakieś delikatne wpadki. Liczymy, że nie, ale gdyby były, to raczej nie wyjdą z tego, że ktoś jest nieprzygotowany albo z jakiejś naszej złośliwości, tylko raczej z tego powodu, że robimy to w takim składzie, na takim poziomie, na jakim możemy to zrobić, a liczę, że i tak wyjdzie fajnie. Oby było jak najmniej wpadek, a najlepiej wcale. To jest Fan TV. Reżyserka, kurczę. Dokładnie. Wszystko jest odpalone profesjonalnie. Jeszcze dzisiaj dostarczyliśmy właśnie ten przerywnik Fan TV. Nie za późno, to bez problemu tak nie, idzie? Nie, bez problemu. Nawet jak coś dostanę na ostatnią chwilę, to jestem w stanie też coś wrzucić, także. Tego nam miałeś nie mówić. Żeby nie zostało wykorzystane. Dokładnie. Wszystko, co powiesz, zostanie wykorzystane przeciwko tobie. No to powodzenia życzę tutaj sprzętowo, bo to też różnie bywa. To tylko sprzęt. No ale myślę, że tu profi wszystko jest, więc nie powinno nic być. Dzięki wielkie. Dobry dla przedstawicieli STS-u. Szczęść Boże. Przyszliśmy na Rolanda. Znowu się czepiasz koszulek, tak? Nie, dzisiaj się nie. Nie powiem, że się nie czepiam, bo czasami dzisiaj trzeba. Się zawsze czepiam. Zdrowo jest, żeby jakby zwracać uwagę na ważne aspekty, czy się rozwijać, ale
No co, nie wiem, co ci mam powiedzieć, Asceto. Idziemy właśnie po misie. No właśnie, to chcę poruszyć. Akcja Dorzuć misie. Tak. Jak myślicie, przyniosą kibice Ruchu misie? No przyniosą na 100%, bo też jakby zleciliśmy kibicom, że mają, tym naszym najbliższym kibicom, którzy tak, też dzisiaj będą nas wspierać, że mają misie zabrać. No nie ukrywamy, że jak już szliśmy tutaj, jechaliśmy samochodem, to już kibice rzeczywiście po drodze nieśli misie. I to w takich całkiem pokaźnych ilościach. No właśnie, ktoś na portalu X napisał właśnie a propos tej akcji Adlera. Na Twitterze godaj normalnie, jasne. Na Twitterze. Chciał się przestawić, że tak, zaktualizować bo zadanek. Na Twitterze napisał, że tych miszków, które były w tym salonie STS-u, zabrakło. Jest to prawda? Być może, być może. Cieszymy się, no nic, tylko gratulować. To także dobrze, no zobaczymy, no jakby nie wiemy, jaka będzie liczba tak naprawdę, dopiero po pierwszym gwizdku, jak ludzie zaczną wyrzucać, będziemy w stanie powiedzieć coś więcej. Natomiast, no tak czy siak, już teraz pomagamy, już teraz jakby mówimy, że chcemy pomagać, działamy. Mamy też tą dodatkową akcję dla kibiców, co pewnie tam belka zaraz się gdzieś pojawi na dole i będzie. Wyżej trochę niż pokazałeś, no ale... Dobra, trochę nieco wyżej. I co, lecimy dalej. Pierwszy mecz na Cichej, znaczy na Cichej, przepraszam. Jakby... Przyzwyczajenie. Pierwszy mecz na Stadionie Śląskim razem, jak z naszym brandingiem. Byliśmy, posprawdzaliśmy, wszystko jest. Dobrze, no to dziękuję Wam, życzę udanych wrażeń z Trójmorzów dzisiaj, no i ogólnie podczas całej naszej współpracy, która mam nadzieję będzie trwała. Jak legenda bez końca, nie? Dziękujemy i wzajemnie, Ascet, bo też przede wszystkim możesz się bawić tutaj. I co? Niedziela? Ty tak niedzielnie oblecony? O, święto! Po obiedzie, po pluskach, po wodrej kapuście, ja? Nie. To no w doma u rodziców albo u teściów, to taki łobiod ja, ale dzisiaj nie, dzisiaj... Za ciężko by to było, nie? A, no, dzisiaj dietetycznie jak zwykle. Kurczak i ryż. Dzisiaj ryż, jutro tyż. No i co, Monecie, wracamy tutaj do kotła czarownic, przed naszą publicznością, a tych szpilów nie będzie za dużo, więc tutaj, wiesz... Trzeba się nacieszyć każdą chwilą. No, a płyta jest wymieniona. Sztos. No, bardzo ładnie. Robi wrażenie. Podsiadło ją podepto, to wymienili. Ja. No dobrze. No i co panowie, znicz Pruszków też po zwycięstwie w Warszawie, też napędzony tym takim smakiem zwycięstwa. Dokładnie. Na pewno się nie położy. No to na pewno. Tu się nikt przed ruchem nie położy, więc trzeba samemu se to wywalczyć, wypracować i potem się cieszyć. Taki jest plan na dzisiaj. Jak u Ciebie wyglądał obiad? Były kluski, modra kapusta, czy też tak jak Monet, kurczak i ryż? Nie no, u teściowej właśnie są dzisiaj kluski, ale ja jadłem co innego, tylko makaroni. Ekstra do Ciebie musiał być, nie? Tylko, wiesz, musiałem się oblizać. No i co tam powiesz, Maciek, w te niedzielne, piękne popołudnie, słoneczne? Co powiem, no przed meczem nie ma co dużo mówić, wiadomo. Natomiast fajnie by było, żeby ta niedziela się dobrze zakończyła i do tego będziemy dążyć i liczymy, że wygramy po prostu dzisiaj i taki jest cel tego dnia. No chłopcy, co łażą na treningi, tam was obserwują na co dzień, no to gadają, że no nie ma podstaw, żeby dzisiaj przegrać, nie? No ale to tylko piłka i to no właśnie, gra, to jest tylko ta piłka, która niestety czasami płata figle, ale wierzę, że nasza praca się obroni po prostu i damy radę dzisiaj. Figo na mnie. Figo, no. On pewnie na takich trowach grał. No, grał. W golfa. Z Bailem. Zaś zaczynacie. Cześć, Figo. Cześć. Ale płyta jest przygotowana perfekcyjnie. Będzie szło pograć w piłkę. Będzie szło i mam nadzieję, że będziemy grali, a nie kopali. No. Taki jest plan. No Figo, ostatnio dobre recenzje jako indywidualne zebrałeś. No. Nie wiem, jak ty sobie z takimi fanami pozytywów radzisz, słuchaj. Chyba sobie radzę. Nie, myślę, że kilka niedociągnięć jeszcze było i że w następnych meczach będzie jeszcze lepiej. Mhm. Czujesz to, że jest tutaj, rodzi się coś fajnego? Ja mam taką nadzieję tylko, a chyba za wcześnie jeszcze, żeby coś takiego stwierdzić. Natomiast idzie to w dobrym kierunku. No to Figo, co najmniej takiego samego meczu, abyśmy mogli o każdym z Was mówić tylko i wyłącznie pozytywnie. Dzięki. Minionki też polecam, ja?
Wszystko! On się już wyrywał. Wszystko poleci! To skąd to mocze? Czyje to są te maskotki? Wasze mieliście w domu, czy... Wnuków i od dzieci. Od dzieci. Ale dzieci o tym wiedzą, że one są zabrane? Same dali, nie? No to dobrze. Najgorzej jakby nie wiedziały, nie? Bo to wie, tak, że jest okej, nie? Wiadomo. Ale fajny miś, Klaudia. Skąd go masz? Ja się dostałam od fundacji. Na fundacji STS, no słuchaj, sport tak, twoją szansą. Dokładnie tak, więc będę wyrzucać pewnie gdzieś trybunę tu, więc musisz to nagrać. Klaudia, miał być, że na murawę rzucamy, no to nie rzucisz? Na jaką murawę? Tu, na bieżnię, na bieżnię. No miejmy nadzieję, że pogoda wytrzyma i misiek wyląduje na sumie. Tak, tak, bo misie nie mogą być potem mokre, bo im będzie przykro. Będzie im przykro, ja też, to weź mu kapuca jak to Kuba. Kaptur. Czy ten Adlerek poleci? Czy on jest tylko jako towarzysz? On będzie rzucany? Nie będzie rzucany, ja tak myślałem. Tu mamy misia do rzucania. No. Tu macie misia do rzucania. Czyli ten poleci, tak? Ty będziesz rzucać? Dobrze, to brawo. Skąd jesteście? Mysłowic. Mysłowice. Pozdrawiamy całe Mysłowice. Świony to się widzę wzięły do serca, ja? Ja. To wasze, skąd żeście te maskotki wzięli? O, od kolegi są. Znaczy, nie no, źródeł się nie ujawnią, nie? Ogólnie to zbieram całe życie, żeby na ta akcja, nie? My czekamy na tych sztyl. Dzień dobry, trenerze. Dzień dobry. Gdzie się wybieramy w tym momencie? A idziemy zobaczyć na murawę, jak jeszcze wygląda i zobaczyć. Podobno gadałem, że pozmienion. Pozmienion. Byłem wcześniej, ale taka wydawała mi się trochę jeszcze... Niedoświetlona może. Poleją wodą, to wiesz, to będzie lepiej. Bo wtedy łatwiej. Ale fajna, gęsta, także elegancko, równiutko jest, więc wszystko przygotowane na ten pierwszy mecz. No i jak tutaj recenzja w ogóle drużyny po tym mikrocyklu? Po tym zwycięstwie w Opolu? No, wszystko w porządku. Wiadomo, że zwycięstwo w pierwszym meczu jest ważne i coś tak dodaje trochę takiej wiary, ale to, co najważniejsze, jest dalej przed nami i my musimy się koncentrować przede wszystkim z meczu na mecz i punktować, bo to jest istotne w tej lidze. Tego życzę, żeby dzisiaj zapunktować kompletem. Dokładnie. I lecimy dalej. Dokładnie, krok po kroku. Długa droga przed nami. No tak, długa, bo ta jesień jest długa, jest wymagająca, ale uważam, że jesteśmy dobrze do tej jesieni też przygotowani i musimy mądrze te mecze rozgrywać i powinno być wszystko okej. Okay. Co tam dobrego, kawka? Kawka, jestem koneserem kawy, ale powiem ci, że pierwszy raz piję espresso z półlitrowego kubka. I jak? Smakuje, bardzo dobra kawa. Pozdrawiam wuja, który dbał o tą kawę. Teraz już musimy kogoś innego znaleźć, także... No pozdrawiamy Tomka Wójtowicza, tam go też powitali, go tą jego pasją można powiedzieć, nie? Muzycznie go przywitali tam. A nawet nic nie śledziłem, tak? No było tak, no. Na gitarce. Niech da znać, czy to on grał, czy to podkład był wzięty, nie? Okej, okay, sprawdzimy. O, Łukasz Góra, właśnie, tutaj cię mam, Rysiu Czaban, który cię też już dorwał cię na parkingu, wysłał mi taką ciekawostkę, że ty w Rakowie Częstochowa w 2015 roku grałeś przeciwko Zliczowi. Grałem. I w 88 minucie, tej, w której zawsze kibice Ruchu śpiewają hymn, strzeliłeś bramkę. No to? Pamiętasz takie coś? Pamiętam. 1 na 1-1 bodajże także. Mam nadzieję, że w tym meczu będzie tak samo, tylko to będzie bramka na 1-0, nie na 1. By właśnie tak było, tego ci właśnie... Dziękuję ci bardzo. Z kim ty rozmawiasz? Pochwal się. Z Kitmanem z Widzewa. Z Kitmanem z Widzewa? Tak, przyjechał dzisiaj. Pozdrawiamy Kitmana z Widzewa. Richtig to łąty. Gratulacje w ogóle zwycięstwa dla nich, nie? No bo... Tak, to no, wygrali. Tak, po ilu to latach? Po 18 latach Widzew wygrał chyba, nie? Po ilu latach zwycięstwo z Lechem? Nieważne, w tym roku wszystkie możliwe serie zatrzymujemy. A, wszystkie serie zatrzymują w tym roku, tak. Oby tak było. No bo ty jeszcze się byłeś w kadrze Widzewa jak z Welegiem, nie? Tak. Też po przerwie? Byłem. Też chyba znasz te smaki. Tak, no bardzo. Bardzo dobrze smakowało, także fajnie, że wczoraj też chłopakom się udało. No. I dzisiaj kolega przyjeżdżał wspierać nas i miejmy nadzieję, będzie na meczu? Tak, jest, na mecz przyjechał, także spoko. No to Widzew i Ruch jest nas dwóch, no to trzymajcie kciuki, żeby dzisiaj było pozytywnie.
czas kontrolować strefy cateringowe. Jak tam oceniacie to wszystko, dobrze? No my... Jest bardzo smaczny. No. To jest nóż śląski. A ten, może chcesz na próba jednego? A może piwko? Może piwko. To zero jest. Po robocie. To jest zero. Gdyby to nie było zero, to bym do was nie podszedł, zero. Nie? Ja wziął zero, 6-0. No i co powiecie jak na to generalnie, to co się wokół ruchu dzieje, jak to tam, jak po pierwszym szpilu to oceniacie? Na po pewno pierwszy... po pierwszym szpilu jest ciekawie, wzmocnienia naprawdę są obiecujące, szczególnie obrona. Kączkowski i pan Góra wywołali u mnie pozytywne. Ty byś mógł w telewizji robić, się wypowiadasz tak jak ekspert. Padą mnie mocie misiów, to ani wo mnie godą, a widzę, że wy mocie mi się. Mamy sam. Tu są przygotowani w 100% kibice. Trzeba wspierać klub z akcją od STS-u i cateringowo. I ja teraz kupił mycka, więc też trzeba wspierać. Brawo, brawo. Zachęcamy swoją drogą, jak już w Ostumą wieści ze strefy się ostatnio film pojawił. Kuba Kurzela przedstawił. Oglądałem, dziękuję. Właśnie wybrałem tą czapkę, ona mnie najbardziej przekonała. To jak Kuba mnie namawiał, to arcydzieło, nie? Nie mogę ich inaczej wybrać. I pozdrawiam Kubę. I na ruch! I na ruch! Rozumiem, widzę wiatry z serca Łodzi. Tak, serce Łodzi. Właśnie gratuluję wczorajszego zwycięstwa. Tomaszu Wadzewiecki zawsze z ruchem. Pozdrawiamy Widzewski, Tomaszu. Pozdrawiamy. I na ruch! Inaczej. I na ruch, Ola. Pan Karasiński tu dba o sołszale swoje chyba, co? Nie. Czy gdzieś tu wysyłasz komuś? Nie, mamusia mnie prosiła, żebym wysłał. Mamusia? A mamusia kiedy będzie na meczu na Śląsku? No niestety dzisiaj nie przyjadą ze statą, ale wydaje mi się, że następny mecz z Pogonią Siedlce już myślę, że będą. Zapraszamy serdecznie. A gdzie rodzice mieszkają? Z Pieńska pochodzą. Daleko. Gdzie to jest? 400 km stąd ponad. No to faktycznie, to wyprawa. No, to tak. Piątek idealnie na weekend do przyjechać na ruch, cały weekend na Śląsku. Bo nie mają gdzie spać mieszkanko, więc... Fajnie byłoby, nie? No. A mówię, dzisiaj nie są w stanie przyjechać, a stadion już piękny, dlatego no szkoda po prostu, nie? Szkoda, ale pozdrawiamy ich serdecznie, no i zapraszamy. Jak tam po debiucie w barwach ruchu? Jak się czujesz? Powiem tak, że no debiut był fajny, ale no przede wszystkim czekam na dzisiejszy występ, no bo jednak na własnym stadionie, przed własną publicznością, przed kibicami, no to czuję, że no będzie to coś niesamowitego też, nie? Mamy New Polish Word? Pies, kot, pająk. Pies, kot, pająk, tak? Yeah. Animal, zwierzę. Hi Martin. Hi. Maciek, o czym sobie dyskutujesz z Martinem tutaj? Bo widzę, że dużo macie dyskusji. Jakby nakreślał Martinowi specyfikę stadionu. Gdzie kibice gości, których dzisiaj nie będzie, gdzie nasz młyn, jak to wygląda, nawet jak jest 5000 ludzi, to nie wygląda to dramatycznie, chociaż jeszcze nigdy tyle nie było, ale wiemy, że ta frekwencja najniższa w tamtym sezonie była z Zagłębiem Lubin, a i tak nie wyglądało to tak źle, a wręcz wyglądało to dużo lepiej niż się można było spodziewać, jak tu wchodziliśmy, nie? Bo wtedy się tak myślało, kurde, będzie 20 000 ludzi, to będzie pusto, a wcale tak nie jest. Więc ja myślę, że nawet jak dzisiaj będzie te trochę ponad 10, tam 11, 12, 13, to i tak będzie super atmosfera, tak jak wszyscy się spodziewamy. Have you ever been in this stadium? No, it's my first time and it's really impressive. It's so big, so beautiful. Really. Biggest than Serie A? Yeah, biggest than some of the stadiums in Serie A. Yeah. So I can't wait that it will be full of fans. Biggest than in Slovenia. Fosa, jak w 2005 ty i zniczył Pruszków Radosław Majewski, nie? No, to prawda. Zaraz z Mają pogadamy, bo znamy się też właśnie z kadry młodzieżowej, więc fajnie, że wrócił, bo tak naprawdę mój rówieśnik, mało tych chłopaków zostało. Miał trochę przerwy od takiego zawodowego futbolu, bo wiem, że był już w trochę niższych ligach, ale postanowił wrócić i no, oby dzisiaj tego nie pokazał, ale cały czas jest w niezłej formie, więc oby... Trzeba dać pozór, nie? Kto się go... No, dokładnie. To co, dzisiaj już tylko jeden przedstawiciel Kent na boisku? Dzisiaj tak, dzisiaj jeden. Jak tam masz tam kontakt jeszcze z Kasolem, coś? Tak, wczoraj pisaliśmy nawet, ma być podobno dzisiaj na meczu. No, dzięki za info. Szukajcie go, tu jest go gdzieś szukać, tak? To jest właśnie, no. Kiedy na Cichą wracacie? Na nową Cichą? Na nową Cichą, no już chyba na nową, miejmy nadzieję, że na nową Cichą, no że nie będzie innych okoliczności, żeby się stąd wynosić, nie? Kurczę, no troszkę tych starć z ruchem w ostatnich latach zaliczyłeś, nie? No trochę było, nie do końca jakoś ostatnio były udane, ale pamiętam na szczęście tylko te udane starcia z ruchem, co daje jakąś nadzieję, żeby dzisiaj było podobnie. No dla mnie oczywiście, nie dla was. Dobra, no to nic, ja ci życzę fajnych wspomnień ze stadionu Śląskiego, tylko ze względu na atmosferę. Dzięki bardzo.
Josa musiała jakoś sentymentalną muzykę podegrać, jakoś, nie wiem, tutaj taki anturaż cały do tego stworzyć. Dzień dobry, panie Redziu. Musiała pani tutaj ucałować w pierudzie. Co tam u pani? No dobrze pani wygląda. Oszczędzę się, jeszcze żyję. Jeszcze żyję, to niech pani tak nawet nie goda. Niech pani żyje jak najdłużej, no ale to jest też historyczny moment, bo pani jest pierwszy raz na meczu Ruchu będzie, nie? Od choroby ja. Od choroby ja. Pada pani, że spadli, to trzeba iść na nowo wydźwignąć ich, ja? No, wypadałoby, żeby się wzięli w garść i wrócili z powrotem do Ekstraklasy, tam gdzie jest ich miejsce. No właśnie. No to pani Reniu, życzę pani udanego szpilu. Nie wiem, idzie się pani do chłopców jeszcze przywitać, to troszkę się pozmieniało. No właśnie, wszystko, chciałabym się z tymi niektórymi przywitać. No tam jest szalę, ale widzę, że idzie kochany dyrektor, z którym się muszę przywitać. Kochany dyrektor. O, dzień dobry pani Reniu. Cześć kochanie. Super panią widzieć, super pani wygląda. Cieszę się, że mogę cię widzieć. Bardzo się cieszymy. Reszta szatni już wiesz, pouciekała, także zmieniło się to dużo. No dużo, ale też by pani tych nowych polubiła. Fajni są, no? Fajni są, ale kilku jest, co by trzeba tam trochę ostrzej potraktować. Pan Andrzej ma za dobre serce. Chciałabym wrócić i to nawet dziś. Trzeba przychodzić. Myślisz, że odwiedzać. Wiesz, ja za dużo po lekarzach wędruję. Od lekarza do lekarza. Jak słyszę, że mam wizytę, to jestem chora podwójnie. Nie lubi pani doktorów? Nienawidzę. No. Bo co idę, to słyszę coś gorszego i to jest to najgorsze, bo żeby było, żeby mi ktoś powiedział coś lepszego. Dzień dobry. Dzień dobry. To dzień dobry. Pozytywni sędziowie, dzisiaj witam. Dzień dobry, kochany kierowniku. To specjalnie, że przyszedł do pani na dzień dobry. Kochanie. Witam, Maciejku. Miło widzieć. Cześć. Już to by się udało wyleć chorobę, ja wyłażę. Wyjdziesz. Nie ma. Trzymać się, tu widzisz brodacza, mąż przystojnego, to można kogo wychodzić. Kiedyś pod polem na tym. Kogo? Wszystkie przywitania. Jak miło was widzieć. I vice versa, jak mówię. Ja was tak dawno nie widział, że aż się stęskiłam. A jak patrzę... Nie wiem, czy ja tu panie widzisz, posiedzi pani z nami trochę w klubie. Dobrze. Już zgaś tą kamerę. Tylko daj mi znać prędzej. Ty kurde, tyś włosy zapuścił. Nie, no wcześniej też nie. Ostatnio mieliśmy dyskusję na ten temat, nie? Na temat, a nie pamiętasz, dobrze. Chyba nie. Kurczę, no i co tam u ciebie, panie kolego? Nic, to pozmieniało się trochę. Szkoda Wisły, Puławy gdzieś tam. W sensie, no finalnie wyszło tak, że przystąpili do rozgrywek, ale było bardzo, bardzo duże ryzyko, że się niestety nie uda, no i... No szkoda, że to wszystko jest tak zależne niestety od tego niestety najważniejszego czynnika czasami, nie? I kurczę, już człowiek musiał szukać innego miejsca. Trafiłem tutaj, jestem bardzo zadowolony. Fajny debiut. Się uda. I dzisiaj też super mecz. Dzisiaj też super mecz, także no nic. Pozytywnie, bardzo pozytywnie. Na Stadionie Śląskim miałeś okazję grać kiedyś? Nie. Śmiałem się z kolegami, bo ostatnio właśnie w Puławach jak byłem, to graliśmy z Polonią Bytą, spaliśmy tutaj w hotelu niedaleko i mieliśmy mecz późno i sobie na gondoli jeździliśmy. A dzisiaj tutaj na Murawy, nie? Także... No jest wydarzenie, tak się, nie? Czyli czujesz to. Z kolegami śmialiśmy, że w piłce jest bardzo krótka droga, nie? Od zwiedzania do grania. Nie no, super, super. Naprawdę, wielka rzecz. No to fajnych wspomnień ci, że kibiców Ruchu znasz? No. Znam, oczywiście. Akurat trafiłeś na niefajny okres w tej historii. No, bardzo niefajny, ale wspominam super. Jakby kibiców, no nie można chyba, nie wiem czy jest ktoś, kto mógłby powiedzieć złe słowo na kibiców tutaj Ruchu, bo po prostu to, co atmosferę robią, to jest coś niesamowitego. Miło. Słuchaj, to dziękuję, no to udanych wspomnień, tak jak ci mówię. Dziękuję bardzo, do zobaczenia. Mara, powiedz mi, czy ty miałeś okazję już grać w jakimś meczu tutaj? Nie, tylko mu oglądałem reprezentację. Za Bajtla. Za Bajtla jeszcze? To zresztą u ciebie za Bajtla to jest troszkę inaczej niż u mnie. Niedawno, nie? Zapomniałem, że to w sumie to jest już inne pokolenie, nie? No, można tak powiedzieć, więc niedawno. No, ale robi wrażenie. Panie rzecznik, z pana strony wszystko gotowe, dopięte? No tak, no. Najważniejsze, że pierwszy mecz, wreszcie się doczekaliśmy. 2 miesiące czekania. Ciekawe, rok temu też graliśmy pierwszy mecz domowy w nowym sezonie 28 lipca. Graliśmy, oby się to powtórzyło. No a później cały sezon jak wyszedł, to wyszedł. Teraz na pewno będzie lepiej. Szykuje się fajna frekwencja naprawdę, jak na okoliczności wszelkie, żeby to wszystko wymienić, te wszystkie czynniki.
to uważam, że frekwencja dzisiaj naprawdę będzie naprawdę godna. Szacunek dla kibiców. Pamiętajcie, w piątek gramy znów tutaj na Śląskim Pogoń Siedlce, godzina 20. Zapraszamy. Tomek, no właśnie, czy ta, mówimy o tej frekwencji, że jest dzisiaj no powyżej dychy, ale czy to nie jest w ogóle w historii jakiejś tej nowożytnej, czy w ogóle historii jedna z największych inauguracji, gdzie jest najwięcej kibiców? Rekordowa w historii klubu może nie, ale biorąc pod uwagę ostatnich kilkadziesiąt lat na pewno, w ogóle no, kibice Ruchu i Ruch robią rekordy w ostatnim czasie i dzisiaj też pobijemy kolejny. O co chodzi? No, w 2022 roku, jak startowaliśmy w pierwszej lidze, to inauguracja na Cichej ze Skrom Częstochowa ściągnęła na stadion niewiele ponad 8 tysięcy widzów. I to był rekord ćwierćwiecza, można powiedzieć, na pewno XXI wieku. Rok temu, kiedy graliśmy pierwszy mecz w Ekstraklasie u siebie, tych widzów było prawie 9800, i to było znowu pobicie tej inauguracyjnego wyniku. A dzisiaj będzie kolejny rekord, no bo już wiemy, że tych biletów jest sprzedanych ponad 12 tysięcy. Nie wiem, jeszcze mamy trochę czasu do meczu, więc może zbliżymy się do 13, no ale to no, dzisiaj stanowimy kolejny rekord. Trzeci rok z rzędu ten inauguracyjny rekord poprawiamy. Także chwała kibicom i przypominam jeszcze raz, w piątek gramy z Pogonią Siedlce, zapraszamy, nie zapomnijcie, pamiętajcie, bądźcie z nami w piątek na kolejny mecz. Godzina 20. Godzina 20. Państwo, nie ukrywam, że bardzo się cieszę, że to się w końcu wydarzyło. Meldujemy się z płyty boiska po raz pierwszy Fan TV. Witam serdecznie wszystkich sympatyków niebieskiej Erki, którzy już na godzinę przed meczem pojawili się. Kogo tu mamy? Debiutantka na dzisiejszym meczu. Jak debiutantka ma na imię? Klara. Klara. Klara, jest Erka, to można przez R pisać. To raz, a dwa, Klara się urodziła w jeden słuszny dzień. 20 kwietnia? Tak. W takim dniu mieć urodziny, no to celowane było, przyznajcie się. Oczywiście, to było. To gratuluję, nie? To ile latek ma Klara? Dwa. Dwa z groszem, nie? No to oby przeżyła kilka mistrzów Polski z Ruchem. Oby. Żeby no jeden awans przeżyła, no żeby wiadomo, w tym roku, nie? Jasne. Trzymaj się. Na razie. Misia, wiesz, kajemu Misia? Jest wielki miś, wiesz, jego ciepnymy. Już jest wielki miś. Nie no, misie mają dzieci, także wszystko będzie. Pamiętajcie, ino ruch i jeżdżymy zawsze na ruch. Pamiętajcie, ino ruch. Do okoliczności. Czy wygrasz, czy przegrywasz, tak to jest. Łapki w górę. Łapki w górę, otóż to, łapki w górę pod kulisami. Jeruna, co to jest za szalik? Ażort! Ale to jakiś taki chyba, on troszkę chyba widział, nie? Majstra widział z 89. Jasne, majstra widział. To się tykna go, bo to jest... My jeszcze jeździli w latach 80. koniec. Zazdroszczę tego. Ale widzę, że mi się, żeście również wzięli ze sobą. Ja, no trzeba. Dla dzieciaków, obowiązkowo. Wszystko trzeba. Brawo, wzorowy kibice. Dzięki wielkie i bawcie się dobrze dzisiaj. Ja, na raz. Gra jest w porządku? Tak. Nie, właśnie. To elegancko jest, bardzo dobrze płyta przygotowana, także jak zawsze ma wysoki poziom, tak profesjonalny jak Media Club. O kurczę, Jezu, za kretyną same miłe słowa, ale właśnie jak była tu okazja już sędzią. Nie jestem tu pierwszy raz i mam debiut na Stadionie Śląskim. Czy? To czego życzyć sędziemu, jak jest taki debiut na takim wydarzeniu? No, powodzenia chyba, nie? Nie ma, że tak powiem, jakiegoś takiego powiedzenia. Generalnie mówimy zawsze, wychodzą szaty bez kontuzji. No i w moim przypadku, że jestem katechetem, no to z Panem Bogiem, tak? I to pomaga. Ale miałem ciekawostkę, bo jak pisałem tutaj drogę na stadion, to samo mi mówiła nawigacja, jak jechałem na ślub. Na swój ślub. No mówiła mi nawigacja, zawróć. Jezus! Tak. Pani wie, o co chodzi, bo zaczęła też się oświadczać. A żona ogląda? Tak jest, będzie oglądać teraz. No to pozdrawiamy żonę. Chociaż ksiądz mi powiedział moje kondolencje, także. Ale to na następne. Co tu się dzieje, kolego? Pamięta pan mnie, Jego? Dzień dobry! Ja to też pozdrawiam. Pozdrawiamy dziadka. Co? Kiedy dziadka wejdziesz na mecz? No bo on jest na Ukrainie, w okupacji. No to powodzenia tam życzymy. No i oby kiedyś do zobaczenia na ruchu, nie? No.
Pierwsze koty za płoty. Pierwsze koty za płoty, historyczny wywiad pierwszy, dał się namówić, tak? Dziękuję. Zawsze coś. Ale to jest pozytywne, nie, fajnie, pięknie. Takie rzeczy na ruchu. No kiedyś jakbyś tak jeszcze dwa lata temu powiedział, to byś powiedział, to bych ci... Stary, jak ja miałem ciary przed pierwszym wejściem dzisiaj o tej 16, jak powiedziałem, mówię, cholera, dopiero co my walczyli o to, żeby ten klub w ogóle przetrwał, a tutaj robimy coś. Myślę, że gańby nie ma jak na razie i oby tak dalej. Szef wszystkich szefów FCD, także młodzi się Geburstak, 40 lat. Życzę mu wszystkiego najlepszego. Power! Jasne! Ja mam tego misia. I trzech punktów życzymy dzisiaj. Trzy punkty i awans. Z okazji 150 występów zerką na piersi, moi drodzy, Maćkowi Sadlokowi. Ja poproszę wielkie brawo. Trochę się tego Maćkowi nazbierało, prezesie. Troszkę jest, ale myślę, że jeszcze więcej nabije, nie? Jeszcze go stać. Póki zdrowy jest, chęci nabije. Jasne. No i co, prezesie? Dobry początek, kontynuować, nie? Trzeba iść za ciosem. I opowiedzieć, czy gramy na wyjeździe, czy u siebie. No nie będzie łatwych meczów, ale... Trzeba zdobywać punkty w każdym, żeby mieć potem na wiosnę tutaj taki przyklepać coś, o co walczymy, bo na pewno będziemy grać 10 meczów z 15 na wiosnę, także warto w tej jesieni, powiedzmy, naszej, w tej rundzie jesiennej tutaj jak najwięcej punktów zdobyć, żeby gdzieś tam ulokować się w takim miejscu, które te nasze marzenia gdzieś przybliży. Panowie, tydzień temu coś zaczęliśmy. Bardzo ważna jest ta droga. Konsekwencja. Konsekwentnie stajemy się lepsi. Konsekwentnie trenujemy. Konsekwentnie gramy. Idziemy, kurwa, minuta po minucie dzisiaj konsekwentnie do celu. Cały czas po swoje. Każdy, kurwa, robi swoją robotę. Dawać! Kto wygramy? Lecisz. Adler, szepnął się, Erich. No te, szacun do wszystkich kibiców ruchu. Vela Santa go leci. Ruch. Paulina, rzucasz we mnie misiami, no weź. Że ta akcja dorzuć misia dosłownie, nie? No. Mega. Fajnie, że możemy liczyć na kibiców, nie?
Poduszki kupujemy? Tak, oczywiście. Pięknie, z hymnem, tak? Żeby się tutaj... Urodziny. Urodziny? Kiedy masz? 16. A kiedy masz urodziny? 30 lipca. No to ja ci już z góry tam życzę... Najpierw życzenia ci składam, nie? Tak na tego 30 lipca, nie? Ja, bo to mój bracie. Ja też mu składam najserdeczniej życzenia. Mógłbym kogoś pozdrowić? Pozdrawiam Igora Lempy i cały fan klub Lubliniec. I mojego kolegi Łukasza Nowaka. No to pozdrawiamy, ten Lubliniec jest wszędzie. I polecam tako poduszeczka i tako z hymny. I tako z hymny, polecasz. Ty kurczę, ja był dobry prezenter takich gadżetów, co? Tak. Co Szyma powiesz, no nie tak pewnie. Chcieliśmy jednak 3 punkty, nie? Wszyscy wyjemy. Zgadza się. Szkoda naprawdę, bo dzisiaj znowu kibice dopisali. Szkoda, że no zawiedliśmy, no bo tak sobie trzeba szczerze powiedzieć, że ten remis to jest zawód dla nas i dla kibiców. I szkoda, bo ciężko nam szło gdzieś od początku, ta pierwsza połowa. Troszkę słabsza myślę w naszym wykonaniu. Druga już myślę całkiem okej, okay. Te sytuacje były. No i niestety, no i nie udało się strzelić, no myślę, jedyny pozytyw taki, że zagraliśmy znowu na zero z tyłu i to jest fundament. No i co, no i pracujemy dalej, trzeba wierzyć i myślę, że z meczu na mecz będziemy coraz lepiej grać i przede wszystkim wygrywać. No teraz szybka okazja do zrehabilitowania się kibiców, no bo krótkimi kroki cykli w piątek już znowu tutaj się widzimy na Śląskim z Pogonią Siedlce, nie? No tak, zgadza się, serdecznie zapraszamy z tego miejsca już i znowu damy 100% jak dzisiaj maksa z siebie i postaramy się wygrać. Dzięki. Wszystkiego najlepszego, mistrzu. Zdrówka i czego się cieszy. Masz prezent. Co to za okazja? A urodzinki. Piłkarza fanatyka wczoraj miał. To super. AKS się mi gołów. No to prawda. Wielki fan. Jeszcze raz najlepszego. Dziękujemy bardzo. Też będzie gwiazdą filmową, tak jak tatuś. Ale w innym wydaniu. Piłkarskim miejmy nadzieję. Maciek, okiem eksperta, jakiś komentarz do tego, no wynik szczerze, nie taki, jakbyś... Powiem szczerze, tak jak byłem dziwnie spokojny przed Odą, tak dzisiaj byłem hiper spokojny i wydaje mi się, że to jest taki kubeł zimnej wody dla nas wszystkich, że tak jak dzisiaj robiłem jeszcze grafikę z Łukaszem Onotem, z cytatem, który mówił, że w tej lidze nie będzie łatwo meczów i to dzisiaj się chyba potwierdziło, że no... Ta pierwsza liga urosła w siłę i to nie jest tak, że nowy zespół się stworzy w kilkanaście dni okresu przygotowawczego i nagle będzie walcem. Oczywiście my musimy wymagać zwycięstw w takich meczach, ale no to nic się na pstryknięcie palcem nie dzieje. Oczywiście to nie do końca usprawiedliwia to, co widzieliśmy w pierwszej połowie. W tej drugiej już było lepiej. No i co? No, widzimy się na Pogoni Siedlce. Widzimy się na Pogoniciece, krótki mikrocykl, szybka okazja do rehabilitacji. Dokładnie, nie ma co rozmyślać, wydaje mi się, a też fajnie, że zero z tyłu, Kuba Szymański, super występ. Mamy 4 punkty, no to na pewno nie ma wstydu.